Dziękuję za nominację Ani Kostrzewskiej, Piaskowi i SKBI. Podejmuję wyzwanie. Zauważyłam pieprzony koronawirusie, że rozkochałeś się w fake newsie. Mówisz, że jesteś specjalnie stworzony, żeby cię rozesłać na wszystkie strony. Że stoją za tobą bogacze tego świata, że nie wygramy z koroną przez lata. Że ze szczepionką to ściema i lipa, a razem z nią zaszczepią nam jakiegoś chipa. Że to wszystko po to, aby nas zniewolić. Może czas opuścić chatę i wszystko pierdolić. Situation not clear. Who knows it, my dear? Lecz statystyki mówią wszędzie, że korona się rozsiadła w pierwszym rzędzie. Czas docenić medyków mega pracę, a może by opróżnić dyrektora tacę? Co prawda myśmy już wydali parę milionów. Dali parę milionów, parę milionów. Na licytację wystawić dwie wieże, choć o tym rapuję, sama nie bardzo w to wierzę. To jest wyraz arogancji wobec mechanizmów demokratycznych. Don't come too near. We're living in fear. Situation not clear. I w związku z tym, cóż ja mogę zrobić? Podziękować Państwu. Chciałabym podziękować mojej mamie, Joannie Zarańskiej, za pomoc w pisaniu tekstu, Michałowi Tokajowi za muzykę, Sebastianowi Witkowskiemu za realizację dźwięku, Marcie Rzepcy za obraz i nominuję panią Stanisławę Celińską, Roberta Więckiewicza, Grzegorza Karnasa, Szkołę Języka Angielskiego Early Stage i Misia Hagiego. Hagi B. Powodzenia!